Na początek chciałem bardzo podziękować za możliwość zaprezentowania, myślę, że niezwykle ważnego tematu, ale ja nie będę oceniał to. Myślę, że Państwo wszyscy zadecydują, czy temat jest ważny, czy nie, na podstawie tego, co za chwilkę zaprezentuję. Temat dotyczy edukacji klimatycznej i ryzyka klimatycznego. Może nie każdy sobie zdaje z tego sprawę, jak to jest ważny temat i myślę, że to jest moją rolą, aby zwrócić uwagę na pewne kwestie, no, które nas uwrażliwią na przyszłość z punktu widzenia naszego budżetu. Na początek kilka słów o sobie. Jestem adiunktem w Katedrze Systemu Finansowego. Zajmuję się bankowością od prawie 10 lat. Wcześniej pracowałem w Narodowym Banku Polskim, ale jak sama nazwa wykładu mówi, ryzyko klimatyczne jest tak rozwojowe, że zmieniłem swoją działkę z polityki pieniężnej i nadzoru makroostrożnościowego na zarządzanie ryzykiem klimatycznym w banku. To, ile ofert pracy jest w ryzyku klimatycznym, nie tylko w banku, ale też w różnych przedsiębiorstwach, jest ich wysyp po prostu. I posiadanie wiedzy na ten temat naprawdę umożliwi, otworzy nam drzwi do wielu dziedzin gospodarczych. Co na dzisiejszej prezentacji powiem? Temat jest nowy. Mam tutaj na myśli naukę w dyscyplinie ekonomia i finanse, bo zmiany klimatu w naukach o ziemi już były od dawna rozpoznane, a jeśli chodzi o ekonomię i finanse, to jest temat względnie nowy. Więc na samym początku, dosłownie jeden slajd, przedstawię mechanizmy wpływu zmian klimatu na różne podmioty sektora gospodarczego, czy tam sektor finansowy. Drugi i trzeci punkt to jest opis w moich badaniach tych mechanizmów. Ogólnie zmianami klimatu zajmuję się od 3-4 lat. I przez ten czas powstało sporo badań, mam tutaj na myśli moich badań, w których przeprowadziłem ankiety. Co myślą na ten temat konsumenci? Jak zarządzają swoim budżetem? I podzieliłem te swoje badania na wpływ ekstremalnych zdarzeń pogodowych na zarządzanie finansami osobistymi i wpływ ryzyka transformacji. A ryzyko transformacji jest tutaj uwzględnione poprzez ceny energii i wzrost cen ogrzewania mieszkania. Druga część wykładu, oprócz samego ryzyka, będzie dotyczyła edukacji klimatycznej. Czy ta edukacja klimatyczna jest ważna? Czy trzeba ją prowadzić? I jakie efekty może mieć ta edukacja dla zachowań konsumentów? Slajd, w którym jest dużo tekstu, ale to jest jeden slajd, gdzie jest tyle tekstu. Ryzyko klimatyczne. Dzielimy na dwa rodzaje ryzyka. Warto to zapamiętać, bo ono będzie pojawiało się, te nawet dwa podziały będą pojawiały się w debacie publicznej, myślę, że praktycznie w każdym zawodzie. Ryzyko klimatyczne dzielimy na ryzyko fizyczne i ryzyko transformacji. Ryzyko fizyczne dotyczy tego, w jaki sposób ekstremalne zdarzenia pogodowe mogą wpływać na nasze finanse. A ryzyko transformacji, no wiadomo jest, że ekstremalne zdarzenia pogodowe pojawiają się w gospodarce. One pojawiają się z większą częstotliwością z roku na rok, więc coś trzeba z tym zrobić. Trzeba wprowadzić regulacje, aby zmniejszyć emisyjność podmiotów sektora realnego i spowodować, że te intensywne, ekstremalne zdarzenia pogodowe będą chociaż się zmniejszały. Chociaż nie przybierały tak intensywnie na sile, tak jak to widzimy do tej pory. I te regulacje niestety nie są bezkosztowne. One wpływają na rentowność przedsiębiorstw, na nasze finanse, co będę pokazywał. I też są rozpatrywane w kategoriach ryzyka, czyli kosztu. Czy ekstremalne zdarzenia pogodowe, ryzyko fizyczne, Państwa zdaniem, patrząc na własny majątek, własny budżet, ono wpływa? Jak się Państwu wydaje? Jeśli ktoś
miałby chęć się wypowiedzieć, czy widzi w jakiś sposób wpływ ekstremalnych zdarzeń pogodowych, może powiedzmy, burza, susza, trąba powietrzna, pożar, czy one mogą wpływać jakoś na nasz majątek? Jak się Państwu wydaje? Mogą. Zdecydowanie. W jaki sposób, jakby jakiś mechanizm Państwo podali, może z życia codziennego zaobserwowali coś? Zerwany dach. Oczywiście. To jest przykład, jak burza, intensywna burza może wpłynąć na nasz majątek. Ciekawostka. Teraz ja powiem swoją perspektywę. To jest screen z Twittera francuskiej prezenterki. Ta francuska prezenterka w 2014 roku ogłaszała pogodę na rok 2050. Chciała w taki sposób ostrzec społeczeństwo, jak może wyglądać temperatura we Francji w 2050 roku. Co się okazało? To nie była prognoza na 2050 rok. To była prognoza na te miesiące, które były teraz. Jak szybko zmiany klimatu postępują. To jest na to dowód. Jeśli chodzi o Polskę, ryzyko fizyczne. To jest mapka pokazująca, jak zmienia się liczba dni, w których było co najmniej 30 stopni Celsjusza. Po lewej stronie mapka 1951-1990, ten okres badano, i po prawej stronie mapka 2010-2019. Jak mocno zmieniła się liczba dni z co najmniej 30 stopniami Celsjusza. Jeśli chodzi o ten rok, o te lata wcześniejsze, 1951-1990, dosłownie 9, 8, 7, nawet 2 dni w niektórych rejonach z co najmniej 30 stopniami Celsjusza, ale to była przeszłość. Co mamy teraz? Liczba dni z taką temperaturą nawet sięga 15, 16, 17. Patrząc na opady, suma opadów, ona praktycznie się nie zmienia. Temperatura nam rośnie. Suma opadów się nie zmienia, a temperatura rośnie. Jakie ekstremalne zdarzenie pogodowe może się pojawić? Jeśli nie mamy opadów, to znaczy nie zmieniają się, a temperatura rośnie. Susza, dokładnie. Mamy przykład. Jak się Państwu wydaje, co to jest za rzeka, a raczej pozostałość po tej rzece? Tam w oddali nas nie widać, ale będziemy blisko. Wisła. To jest Wisła kilka lat temu, zdjęcie z IMGW. Jak sobie mogą Państwo wyobrazić przykład wpływu na działalność gospodarczą? Załóżmy tutaj sobie, by stało przedsiębiorstwo. W lato woda wysycha w tym obszarze. A to przedsiębiorstwo by używało wody do swoich procesów. Co by się stało z tym przedsiębiorstwem? Przestałoby produkować praktycznie. I od razu widzimy przykład, jak zmiany klimatu mogą wpływać na działalność podmiotów gospodarczych. Mówiłem, że suma opadów, zgodnie z badaniami, ona w Polsce się praktycznie nie zmieniła, jeśli popatrzymy na średnią. Ale co innego się zmieniło? Zmieniła się charakterystyka tych opadów. To jest screen z niedawnego komunikatu IMGW. Co chciałbym na tym screenie podkreślić? Z kolei 17 lutego, od tego momentu, zanotowano rekordową liczbę trąb powietrznych. 17 lutego i trąby powietrzne. To dowodzi tego, że o ile sumy opadów średnie się nie zmieniły, ale wydłużył się okres, w którym mogą pojawiać się intensywne burze czy trąby powietrzne. Kolejny przykład mapki. Wcześniej mieliśmy temperaturę. Teraz popatrzmy na pokrywę śnieżną. Skoro temperatura powietrza, ona nam z roku na rok rośnie, to jasne jest, że pokrywa śnieżna, ona krócej się utrzymuje na różnych terenach Polski. I teraz możemy, czy prawidłowy wniosek ja wyciągnę. W Polsce charakterystyka powodzi. Często powodzie były spowodowane
topniejącą pokrywą śnieżną. Skoro tej pokrywy śnieżnej jest mniej, to mogę powiedzieć, że ryzyko powodziowe jest mniejsze. Z punktu widzenia przyczyny pokrywy śnieżnej tak. Ale znowu zmieniła się charakterystyka tych powodzi. Pojawiają się powodzie błyskawiczne. Czyli punktowa suma opadów jest tak duża, niekoniecznie wynikająca z roztopów, ale punktowo, że powoduje to powodzie błyskawiczne. Jeszcze jeden czynnik związany z działalnością człowieka, który powoduje, że powodzie błyskawiczne się pojawiają. Zobaczmy tutaj taka, może na chwileczkę wyjdę. Tutaj taka ciekawostka jest widoczna. Gdzie ta woda płynie? Woda płynie sobie tutaj. A tu, gdzie jest zielono, tej wody nie ma. Jaki wniosek? Powinniśmy dalej betonować nasze miejsce zamieszkania, żeby uniknąć powodzi błyskawicznych. Wręcz przeciwnie. Im większa betonoza tak zwana w różnych miejscach, tym ta woda nie ma gdzie się zatrzymać, nie ma gdzie wsiąkać i płynie, niszcząc po drodze różne aktywa gospodarstw domowych. To są zdjęcia z niedawnych obserwacji, 2022-2021 rok. Tutaj przedstawiłem, że te ekstremalne zdarzenia pogodowe się pojawiają i to jest niezaprzeczalne. I teraz zobaczmy, czy my jesteśmy na to gotowi. Dosłownie w maju 2022 roku, kilka miesięcy temu, przeprowadziłem badanie ankietowe. Współautorką badania była Kasia Sokal. I co zrobiliśmy? Zadaliśmy respondentom, a wśród nich byli tylko kredytobiorcy, żeby sprawdzić, czy ci kredytobiorcy będą w stanie regulować swoje kredyty, jeśli wystąpi to ekstremalne zdarzenie pogodowe. I zapytaliśmy 106 kredytobiorców z całej Polski. 1006, przepraszam. Czyli próba względnie duża. I ona jest zróżnicowana. Nie jest tak, że to są sami studenci, tak jak często to w badaniach ma miejsce. To jest próba obejmująca różne grupy wiekowe, różny wiek, wykształcenie czy miejsce zamieszkania. Tu jest rozkład przestrzenny naszych kredytobiorców. Czyli widać, że najwięcej Warszawa, Gdańsk, Kraków czy Łódź. Z całej Polski. Dlaczego z całej Polski? No bo jeśli byśmy zapytali jeden teren, to nie wyłapalibyśmy ekstremalnych zdarzeń pogodowych. Bo na jednym terenie mogą być inne ekstremalne zdarzenia pogodowe, na innym mogą być inne ekstremalne zdarzenia pogodowe. To są wyniki. 4 ekstremalne zdarzenia pogodowe. Pożar, powódź, burza i susza. Mamy 4 kategorie naszych respondentów. Jest narażony, ale nie ma ubezpieczenia. I tutaj taka pierwsza kategoria, ubezpieczenie. Bo jeśli mamy ubezpieczenie, to ekstremalne zdarzenie pogodowe, no ono nam nie zagrozi w takim mocnym zakresie. Kategoria jest narażony, ale ubezpieczony, czyli posiada ubezpieczenie i w takim zakresie nie będzie dotknięty ekstremalnym zdarzeniem pogodowym. Zielony, czyli wskazał mi respondent wprost, nie jest narażony na ekstremalne zdarzenie pogodowe. I czarny, obecnie nie spłaca kredytu. Z różnych przyczyn. Zobaczmy, która kategoria jest najgroźniejsza. To znaczy, która kategoria ekstremalnych zdarzeń pogodowych może w największym stopniu, zdaniem naszych respondentów, wpłynąć na ich budżety. To znaczy, przestaną oni spłacać kredyty w naszej ankiecie. Czyli ta czerwona część słupka. Ta czerwona część słupka,
czyli respondent jest narażony, uznał, ale nie ma ubezpieczenia, jest największa w przypadku pożaru. To jest około 16-17%. Mniej w przypadku powodzi, burzy, a w przypadku suszy praktycznie takich respondentów nie ma. Czy możemy powiedzieć, że w związku z tym nasi respondenci nie doszacowują susz? Ja sprawdziłem, zapytałem jeszcze respondentów, poprosiłem ich o adres zamieszkania, bo nie chciało mi się wierzyć, że prawidłowo zidentyfikują, czy są narażeni na ekstremalne zdarzenie pogodowe. Zapytałem ich o adres miejsca zamieszkania i sam ze współautorką określiłem, czy są narażeni na ekstremalne zdarzenie pogodowe. Zgodnie z odpowiedziami respondentów to było tylko 2%. Jeśli uwzględnimy nasze przypisanie adresów i do nich ryzyka wystąpienia susz, a na mapce mamy liczbę lat, w których wystąpiła susza w latach 2007-2018 i przyjęliśmy, że dany respondent jest narażony na suszę, jeśli w tych latach co najmniej 6 razy wystąpiła susza. Zamiast 2% wyszło nam 10%. W 10% respondenci są narażeni na suszę i nie posiadają ubezpieczenia. O czym to świadczy? Respondenci mogą sądzić, patrzeć na bezpośrednie mechanizmy wpływu suszy. Czyli pojawia się susza, ona jaki sektor gospodarczy głównie uderza? Rolnictwo, dokładnie. I to jest mechanizm bezpośredni. Pojawia się susza i plony są zdecydowanie niższe. Ale mamy też mechanizmy pośrednie. Czy potrafią Państwo wskazać jakiś pośredni mechanizm wpływu na gospodarstwo domowe suszy? No to pójdźmy dalej. Pojawia się susza. Są niskie plony. Na podstawie tych plonów produkty są w mniejszej ilości produkowane. Co z towarami się dzieje? Co z cenami towarów w związku z tym? Ceny towarów rosną i od razu wpływa na nasze budżety. Kolejny mechanizm pośredni. A jak ceny rosną, to kto może podjąć decyzję o podwyżce stóp procentowych? Rada Polityki Pieniężnej. I to od razu wpłynie na nasze kredyty, na spłacalność tych kredytów. Przykład z Wisłą. Pojawia się susza, mamy niski poziom rzeki i przedsiębiorstwa, które mają zlokalizowane przy rzekach swoje zakłady, zatrzymują produkcję, bo nie mają wody do produkcji. Przykład Odry. Tam przedsiębiorstwa turystyczne były zmuszone, na skutek tej sytuacji, która była, były zmuszone zamknąć na jakiś czas swoją działalność, straciły dochody. Czy ta sytuacja, która jest z Odrą, ona by się pojawiła, gdyby nie zmiany klimatu? Ja myślę, że by się nie pojawiła. Poziom wody byłby na tyle wysoki, że te ryby by sobie poradziły. I przedsiębiorstwa nie musiałyby zatrzymywać swojej działalności. To są przykładowe, pośrednie mechanizmy wpływu suszy na nasze budżety, o których, jak się wydaje, nasi respondenci nie zdawali sobie sprawy. Podsumowując tą część ryzyka fizycznego. Jak my powinniśmy zarządzać swoimi budżetami? Patrząc na to, jakie mieliśmy odpowiedzi respondentów, jakie są mechanizmy, warto pomyśleć o
ubezpieczeniu. To po pierwsze. Po drugie, warto mieć jakiś bufor oszczędności na wypadek, gdy to ekstremalne zdarzenie się pojawi. A wiemy, że częstotliwość tych ekstremalnych zdarzeń rośnie. Trzeci punkcik. Weźmy pod uwagę ryzyko fizyczne, starając się o kredyt bankowy. Czy myślą Państwo, że banki będą bardzo skłonne udzielać kredytu bankowego, szczególnie kredytu hipotecznego, na mieszkanie położone na terenach zalewowych? One będą udzielały te kredyty, ale koszty tego kredytu będą naprawdę dość wysokie. Banki też muszą zarządzać ryzykiem klimatycznym w swoich bilansach, dlatego muszą uwzględniać niektóre czynniki przy udzielaniu kredytu. Dlatego też rozważmy, gdzie kupić mieszkanie. Albo jeśli jesteśmy deweloperami, gdzie zaplanować swoją inwestycję. Jak Państwu się wydaje, gdzie w Polsce nie planować lepiej inwestycji? Projekty deweloperskie są bardzo długoterminowe. Gdzie ich nie planować? Jak? Tereny zalewowe. Dokładnie. A jeśli popatrzymy na mapkę Polski, nie mówię tutaj o rzekach, gdzie byśmy sobie nie pobudowali dużego, nie zrealizowali projektu deweloperskiego? Dokładnie przy nabrzeżu. To jest screen z jednego z badań naukowych. Na dole jest źródło. Kto będzie chciał, może sobie wejść. To jest przyjazna dość aplikacja, żeby sprawdzić, które tereny są zalewowe. Wprost pokazało na czerwono, które tereny są zagrożone zalaniem. Na tych terenach nie warto, nie chcę powiedzieć wprost, żeby tam nie realizować tych projektów deweloperskich, ale warto solidnie przeanalizować czynniki ryzyka, czy naprawdę opłaca się ten projekt zacząć. My jeszcze jesteśmy, jeśli chodzi o wzrost poziomu mórz i oceanów, względnie w dobrej sytuacji. Jaki kraj w Europie musi się tego obawiać? Jeszcze raz. Holandia. Dokładnie. Tam będzie ciężko zarządzać ryzykiem fizycznym. Omówiliśmy sobie ryzyko fizyczne. Drugi rodzaj ryzyka klimatycznego, jak brzmiał? Na samym pierwszym slajdzie mówiłem. Ryzyko fizyczne i ryzyko transformacji. Przykład regulacji, które będą wpływały na zyskowność prowadzenia działalności gospodarczej i na nas, na nasze budżety. Opłaty za emisję dwutlenku węgla. Już przedsiębiorstwa, które emitują bardzo dużo dwutlenku węgla, one są zobowiązane do wykupu uprawnień. Przykładowo duże elektrownie. Jak Państwo myślą, czy jak zakupią te uprawnienia, to one za to zapłacą? W pełni? My zapłacimy za to. Przeniosą koszty, po części na pewno, na nas, na nasze rachunki. To jest przykład wpływu na nasze budżety, regulacji unijnej. Zrównoważone paliwo powinno stanowić 85% całego paliwa lotniczego w 2050 roku. Jeśli mamy taką informację, to co nasz rząd powinien zrobić, aby uniknąć dość solidnych konsekwencji? Moim zdaniem powinien zmotywować przedsiębiorstwa typu Orlen, i to już się dzieje, Orlen podjął tę inwestycję, do tworzenia paliwa, które będzie właśnie spełniało te regulacje. Jeśli tego paliwa nie będzie w odpowiedniej ilości w 2050 roku, to co się z ceną tego paliwa będzie działo? Samoloty będą musiały to paliwo kupować, ale jeśli jego nie będzie, to ceny paliwa będą drastycznie wysokie. Linie lotnicze kupują paliwo bardzo drogie w związku z tą regulacją.
I ponownie, czy myślą Państwo, że to linie lotnicze zapłacą? Zapłacą, ale przeniosą na nas koszty. Jeśli chodzi o rolnictwo, to myślę, że takie ubezpieczenia funkcjonują. Myślę, że rolnicy powinni się rozejrzeć w agencjach ubezpieczeniowych, aby takie ubezpieczenia nabyć. Tylko pytanie, czy jeśli firmy ubezpieczeniowe zobaczą, że tutaj bardzo ryzyko rośnie, czy one będą skłonne do ubezpieczania? Na pewno będą musiały dostarczać, no bo żeby zapobiec wykluczeniu finansowemu. Ale koszty tego ubezpieczenia mogą być dość wysokie. Kolejna regulacja, normy dotyczące poziomu emisji spalin samochodowych. Niektórzy mówią, że te normy będą tak restrykcyjne, są już tak restrykcyjne, że nastąpi zabicie silników spalinowych. Kolejna regulacja. Właściciele budynków niemieszkalnych z co najmniej 20 miejscami postojowymi zobowiązani są do zainstalowania od 2025 roku co najmniej jednego punktu ładowania. Mam tutaj na myśli ładowanie samochodów elektrycznych. Kolejny punkt, fotowoltaika. Ona ma być obowiązkowa od 2026 roku dla wszystkich nowych obiektów publicznych i komercyjnych o powierzchni ponad 250 metrów. A od 2029 roku obowiązek montażu ma obejmować wszystkie nowe domy. I to są tylko przykłady regulacji. Ich wprowadzenie w życie będzie generowało dość solidne koszty. W moim badaniu sprawdziłem dwa takie czynniki ryzyka transformacji, wpływu na gospodarstwa domowe. Rachunki za ogrzewanie mieszkania i rachunki za energię elektryczną. Czy moi kredytobiorcy, mam na myśli z badania, oni będą w stanie regulować zobowiązania kredytowe, jeśli rachunki za ogrzewanie mieszkania i rachunki za energię elektryczną drastycznie wzrosną? To sobie zadałem pytanie. Jaka część kredytobiorców przestanie regulować zobowiązanie? To jest slajd, gdzie jest bardzo dużo cyferek. Nas interesują tylko wybrane. Może przedstawię tu. Nas interesują w związku z ryzykiem transformacji ceny energii. Zobaczmy 2023. Ceny energii w 2023 roku, one średnio mogą wzrosnąć o 35%. Na podstawie tych informacji, to jest screen z raportu o inflacji Narodowego Banku Polskiego. Na podstawie tej informacji sprawdziłem, to jest bardzo prawdopodobne, czy przy tym wzroście cen moi respondenci będą w stanie spłacać kredyt. Jak się Państwu wydaje, ile procent nie będzie w stanie spłacać? 10? 60. To jest przykład. To są wyniki. Na czarno, czyli już ma obecnie problemy z różnych powodów. Część słupka. Nie dam rady. W przypadku wzrostu cen energii 7% nie da rady. W przypadku wzrostu cen ogrzewania mieszkania 14% nie da rady. Jak się Państwo, to są kredyty. Obecnie w Polsce ile kredytów się nie spłaca? Odsetek tych kredytów. Jak się Państwu wydaje? Z różnych przyczyn. W sektorze bankowym. 5%. 5%. To jest wskaźnik kredytów zagrożonych. W kolejnym roku, w przypadku wzrostu ceny ogrzewania mieszkania, 14% może przestać spłacać kredyty. 5% do tej pory, z różnych przyczyn w przeszłości, i w ciągu jednego roku może to się potroić.
Ryzyko jest, tego ryzyka nie można zaniedbywać. Dość potężne ryzyko. Jeśli chodzi o ekstremalne zdarzenie pogodowe, to ryzyko będzie rozłożone w czasie. Nie jest tak, że jak pojawi się pożar, to on obejmie całą Polskę. W tym przypadku wzrost cen ogrzewania mieszkania i wzrost cen energii to praktycznie dotyczy każdego. I będzie już w następnym roku, nie tak jak ekstremalne zdarzenia pogodowe. Czyli ryzyko transformacji jest bardzo wysokie. Ciekawostka. Ostatnio oglądałem na YouTubie filmik. To jest screen z teleturnieju Spin to Win. Zobaczcie na to koło. Co można wygrać w tym teleturnieju? Można wygrać kwotę 30 tysięcy funtów, 3 tysiące funtów, 1000 funtów, ale na niebiesko opłaty za energię. Co musi się w świadomości społeczeństwa dziać, skoro teraz można wygrać w różnych loteriach opłaty rachunków za energię elektryczną? Jak poważne musi to być? Tak. Dokładnie. Dużo, dużo więcej. Na skutek tego, że... No właśnie, na skutek czego? To zaraz o tym sobie powiemy. Ciekawostka numer dwa. Myślę, że niektórzy też widzieli w mediach. To jest screen z tygodnika Szczytno. Czy ci mieszkańcy tego bloku są bardzo mocno narażeni, tak jak inni mieszkańcy w Polsce? Oni nie będą za bardzo narażeni. Zobaczcie, co mają na dachu. Panele fotowoltaiczne. Oni czerpią energię ze źródeł przyjaznych środowisku. Nie dość, że na dachach, to jeszcze na balkonach jest to montowane. Oni będą odporni na wzrost cen energii. Pytanie jest takie. Skoro transformacja klimatyczna, transformacja energetyczna i różne regulacje, które nas dotyczą, one powodują tak ogromne koszty, to czy warto je w ogóle wprowadzać? Czy może te koszty, które powodują ekstremalne zdarzenia pogodowe, są na tyle zaniedbywalne i znacznie mniejsze w porównaniu do tej transformacji? I tej transformacji nie warto prowadzić. Jak się Państwu wydaje? Dokładnie. O to chodzi. Ale być może w przyszłości, za 50 lat, nawet wtedy, za 100 lat, za 200 lat, nawet wtedy koszty transformacji będą mniejsze niż koszty w związku z ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi. Może lepiej pozwólmy tym ekstremalnym zdarzeniom pogodowym, niech się pojawiają, niech nas niszczą i tak to będzie mniej kosztowne niż ryzyko transformacji. Tutaj kwestia jest, bo też w środowisku ekonomistów pojawiają się badania, które mówią, że nie warto prowadzić tej transformacji. Ona jest zbyt kosztowna. I tu chciałem Państwu zwrócić uwagę na wiarygodność źródła, z którego korzystamy. Bo pojawi się jakieś badanie, jedno na tysiąc, które wpasuje się w pogląd danej osoby. I to badanie jest wyłapywane i pokazywane jako kluczowe. Ale jak się zajrzymy do źródła tego badania, no to źródło okaże się bardzo mało wiarygodne. Jeśli patrzymy na badania, to zwróć, szczególnie w dziedzinie zmian klimatu, to zwróćmy uwagę, czy to badanie jest wiarygodne. Ja sobie popatrzyłem na badanie takiej organizacji NGFS. Ta organizacja zrzesza różne banki centralne na świecie. To jest organizacja, praktycznie bym powiedział, najbardziej wiarygodna, jeśli chodzi o sektor finansowy w dziedzinie badania zmian klimatu.
jeśli do czegoś mamy się odwoływać, to jest właśnie ta organizacja, do której powinniśmy się odwoływać. A jeśli chodzi o ogólnie dziedzinę zmian klimatu, nie tylko sektor finansowy, to jaką bym Państwo organizację wskazali, do której warto się odwoływać? IPCC, dokładnie. Tutaj w dziedzinie sektora finansowego to jest NGFS. Co ten wykres nam pokazuje? Pokazuje nam, jak może spaść PKB. Mamy trzy scenariusze. Zerowa emisyjność netto, czyli podejmijmy takie regulacje teraz, żeby w 2050 roku osiągnąć zerową emisyjność netto. Kolejna część wykresu, opóźniona transformacja, delayed transition, czyli będziemy tą transformację prowadzili, ale ona będzie rozwlekana w czasie. I trzeci scenariusz, obecna polityka. Czyli ta transformacja no, jest bardzo mała i praktycznie ona nie istnieje. I w tych trzech scenariuszach mamy trzy lata, 2030, 2050 i 2100 rok. I te słupki pokazują, jak będzie nam spadało PKB w tych scenariuszach. To PKB jest największy spadek w trzecim scenariuszu, jeśli będziemy kontynuowali obecną politykę, czyli praktycznie nie mamy transformacji. Zobaczmy, spadek PKB do 2100 roku może osiągnąć prawie 20%. Z czego to wynika, ten spadek PKB? No jak nie mamy transformacji, to on praktycznie będzie tylko wynikał z ryzyka fizycznego, czyli ekstremalnych zdarzeń pogodowych. Prawie 20% samych ekstremalnych zdarzeń pogodowych. Jeśli będziemy prowadzili transformację zgodnie z założeniami zerowej emisyjności netto do 2050 roku, to będzie najbardziej kluczowe, najbardziej korzystne dla naszej gospodarki. Dlatego, jeśli ktoś będzie mówił, że nie warto prowadzić transformacji, bo to ma zbyt duże koszty, to nas tak uderza, że wolę mieć te ryzyka fizyczne, no to warto pokazać to badanie tej instytucji. Niech zapamięta, że brak transformacji będzie tak dotkliwy w 2100 roku, że nasza gospodarka może praktycznie skurczyć się o 20%. A jak będziemy mieli transformację, to gospodarka, no koszty, one będą 10 razy mniejsze praktycznie. Jeszcze jedna taka kwestia. Ja mówię tutaj o transformacji. Mówię o ryzyku klimatycznym. Sprawdzam wzrost rachunków za ogrzewanie mieszkania, wzrost rachunków za energię elektryczną, jak to może wpłynąć na nasze budżety. I mówię, że to jest ryzyko klimatyczne. Ktoś mi powie, chwila, to nie jest ryzyko klimatyczne, to są skutki wojny. Czy ma rację? Tak, oczywiście, no ma rację. To są skutki wojny. Ale czy tylko? Zobaczmy na te słupki. To jest analiza Forum Energii. To jest cena 1 kWh w 2021 i 2022 roku. Jak one się kształtują, te ceny 1 kWh? W 2021 roku prawie 0,7, w 2022 ponad 0,8. Co w największym stopniu kontrybuowało do tego wzrostu? Jak się Państwu wydaje? Która część słupka, który kolor słupka w największym stopniu wzrósł z roku na rok? 2021-2022. Czerwony. A czerwony to jest koszt CO2. I to jest dowód tego, że ceny energii to nie tylko skutki wojny, ale to też jest ryzyko transformacji. Podsumowując część tym razem, ryzyka transformacji. Jak my możemy zarządzać swoimi budżetami? Pierwszy punkt, zadbajmy o efektywność energetyczną. Mam tutaj na myśli, ocieplajmy mieszkanie, czy kupujmy urządzenia, które są mało energochłonne.
oszczędności i pomyślmy, czy nasze źródło dochodu, tu gdzie pracujemy, czy nasze źródło dochodu, ono jest wrażliwe na ryzyko transformacji. Bo jak pojawią się niektóre regulacje, to one wymuszą zatrzymanie działalności niektórych przedsiębiorstw. Kopalnie. Czy nie warto pomyśleć o alternatywnym źródle dochodu? Czy może warto powiększyć swoje kwalifikacje, aby znaleźć w przyszłości inną pracę? Pomyślmy, czy nasze miejsce pracy jest wrażliwe na ryzyko transformacji. I jeszcze jedno. Efektywność energetyczna. Tak jak popatrzymy na sektor bankowy, no to banki będą troszeczkę mniej skłonne do udzielania kredytów na zakup nieruchomości, które są położone na terenach zalewowych. W przypadku ryzyka transformacji. Banki będą bardziej patrzyły na udzielanie kredytów na mieszkania, które są bardziej energochłonne. Banki będą mogły wymagać certyfikaty energetyczne od konsumenta, żeby przedstawił, że to jego mieszkanie jest energooszczędne i spełnia określone warunki efektywności energetycznej. Wtedy będzie miał mniejsze koszty finansowania. Myślę, że ta efektywność energetyczna nie będzie tylko wpływała na warunki kredytowania. Ona zdeterminuje różne usługi bankowe. Warto o tym pamiętać, aby swoje mieszkanie przystosować do jak najlepszych standardów. Nie tylko z myślą o tym, żeby korzystać z różnych usług, ale z myślą o tym, żeby zadbać o nasze budżety, aby nie było to bardzo uciążliwe, ten wzrost cen energii dla naszych budżetów. To jest pierwsza część wykładu. Zobaczmy. Bardzo dobrze. Teraz zobaczmy na rolę edukacji klimatycznej. Kolejne badanie ankietowe, które ja przeprowadziłem. Czy ta rola edukacji klimatycznej jest kluczowa? Czy ona potrafi zmienić zachowania konsumentów? W 2021 roku grupa 1000 osób wspólnie z Asią Rutecką Góra i Pawłem Smaga przeprowadziliśmy badanie. I znowu, to badanie nie są tylko studenci, ale osoby z całej Polski. Sprawdziliśmy ich wiedzę na temat zmian klimatu i czy ta wiedza ma jakieś konsekwencje dla ich zachowań. W jaki sposób sprawdziliśmy wiedzę respondentów? Zadaliśmy trzy pytania. Pierwsze pytanie. Który z wymienionych czynników w największym stopniu przyczynia się obecnie do zmian klimatu? A. Działalność człowieka. B. Naturalne zmiany zachodzące w środowisku. C. Żadne z powyższych, ponieważ nie istnieje globalne ocieplenie. D. Inne. E. Nie wiem. Jak się Państwu wydaje? Która odpowiedź? Działalność człowieka. Zdecydowanie działalność człowieka. Wiele osób też, a to zaraz przejdziemy do pokazywania odpowiedzi respondentów. Który z następujących gazów w atmosferze jest uznawany za gaz cieplarniany? A. Tlen. B. Wodór. C. Dwutlenek węgla. D. Nie wiem. Jaka odpowiedź? Dokładnie. Dwutlenek węgla. I trzecie pytanie okazało się najtrudniejsze. Ono nie było łatwe. O ile może wzrosnąć poziom mórz i oceanów w ciągu najbliższych 30 lat na skutek globalnego ocieplenia? A. Poziom mórz nie wzrośnie. B. Od 20 cm do 1 metra. C. Od 4 metrów do 10 metrów. D. Powyżej 10 metrów. Wyobraźmy sobie, stoimy na brzegu za 30 lat i gdzie to może być? Która to by była odpowiedź? Jeszcze raz. Od 20 cm do 1 metra, dokładnie. To teraz zobaczmy, jakie były odpowiedzi. Pierwsze pytanie. Przyczyny. Bardzo dużo osób wiedziało, że to jest działalność człowieka. 18% odpowiedziało, że naturalne zmiany zachodzące w środowisku.
Myślę, że już tyle badań powstało na temat tego, co jest przyczyną globalnego ocieplenia obecnie, że już nie powinniśmy nikt mylić, a niestety to się często zdarza, również w osobach, które zajmują wysokie stanowiska i powinny świecić przykładem, jeśli chodzi o zmiany klimatu, że przyczyną obecnie globalnego ocieplenia jest działalność człowieka. Polecam też, niedługo na Festiwalu Nauki będzie wykład pana Marcina Popkiewicza na temat mechanizmów, przyczyn globalnego ocieplenia. Warto sobie wejść na stronę, sprawdzić. To jest naprawdę bardzo ciekawy wykład i pan Marcin Popkiewicz bardzo dokładnie wyjaśni, jakie są mechanizmy i przyczyny zmian klimatu. Jeśli chodzi o gaz cieplarniany. Tlen, wodór, dwutlenek węgla. Bardzo dużo osób wiedziało. A jakbyśmy popatrzyli na wszystkie gazy cieplarniane? To jak państwo myślą? Jaki jest najpowszechniej występujący gaz cieplarniany na naszej planecie? Z tych odpowiedzi, wiadomo, dwutlenek węgla. A jaki najpowszechniej występujący? Para wodna, dokładnie. Para wodna to jest najpowszechniej występujący gaz cieplarniany. A co by było, gdyby nie było gazów cieplarnianych? Jak temperatura Ziemi by się ochłodziła? Praktycznie cała Ziemia byłaby lodem. Więc gazy cieplarniane są potrzebne, ta para wodna, ale nie w takim stężeniu, jak jest obecnie spowodowane przez dwutlenek węgla. I jeśli chodzi o wzrost poziomu mórz, 44% wiedziało. To było trudne pytanie, ale jak widać, większość nawet odpowiedziała. Czyli nie jest tak źle z wiedzą naszego społeczeństwa na temat zmian klimatu. Zaraz do tego przejdę. Mamy odpowiedzi respondentów. I ponownie, jak się państwu wydaje, jeśli popatrzymy na grupy wiekowe, która grupa wiekowa miała lepsze odpowiedzi? Młodsi czy starsi? Młodsi, słyszę. Zobaczmy. To jest odsetek prawidłowych odpowiedzi w poszczególnych grupach wiekowych. Starsi. 74% średni wynik osób powyżej 64 lat. Osoby młode 18-24. 58% prawidłowych odpowiedzi. Czyli nasza edukacja klimatyczna powinna być szczególnie skierowana do osób młodych. Tym bardziej, że to osoby młode będą w przyszłości rządziły naszym światem. Teraz trzeba sprawdzić rolę tej edukacji. Czy ta edukacja klimatyczna może jakoś modyfikować zachowania naszych konsumentów? I w ankiecie poprosiliśmy, żeby respondenci zaznaczyli zachowania, które stosują, żeby ograniczyć zmiany klimatu. Czyli czy segregują odpady, czy oszczędzają energię, czy ogranicza marnowanie żywności i tak dalej, i tak dalej. To jest lista 11 zachowań. I ponownie, jak państwo myślą, czy osoby młodsze, czy osoby starsze więcej tych zachowań stosują? Starsze, słyszę. Zobaczmy. Dokładnie. Tutaj nie ma po przecinku, ale osoby starsze. 6, o ile dobrze pamiętam, przecinek 7, to jest zachowanie osób powyżej 64 lat, czyli tutaj mam na myśli liczbę tych zachowań, a osób w wieku od 18 do 24, 5,2. I trzeba teraz powiązać wiedzę, czyli ten wynik testu wiedzy, z liczbą zachowań. Czy im większa wiedza, tym więcej zachowań? Ciekawe pytanie. Liczba prawidłowych odpowiedzi 0, 1, 2, 3, bo były trzy pytania, i liczba zachowań na osi OY. Ci, którzy nie wiedzieli, nie znali odpowiedzi na żadne pytanie, średnio trzy zachowania spośród wymienionych tam na wykresie stosowały, a ci, którzy wiedzieli odpowiedzi na wszystkie pytania, średnio ponad 6 zachowań. To nam pokazało, że warto szerzyć edukację klimatyczną.
Edukacja klimatyczna jest skutecznym narzędziem, aby zachęcić gospodarstwa domowe do zachowań proklimatycznych. Już zbliżamy się do końcówki. Nie będziemy wchodzili na Mentimeter, ale sobie tak powiemy. Zapytałem też respondentów, jeśli stoją sobie przed produktem w sklepie i mają do wyboru, jaki produkt wybrać. I poprosiłem respondentów, aby ocenili od 1 do 8, jak patrzą na cenę tego produktu, czy cena dla nich jest głównym czynnikiem, czy ten produkt kupić, czy nie, gdzie 1 to nie zwracam uwagi, a 8 bardzo zwracam uwagę, czyli jeden czynnik cena, a drugi czynnik, czy ten produkt został ekologicznie wytworzony, od 1 do 8, czy to jest dla nich ważne. Jak by Państwo zaznaczyli, jeśli chodzi o cenę, od 1 do 8? Osiem, siedem, sześć, cena produktu. Wysoko. A jeśli chodzi o ekologiczne wytworzenie produktu, jak jest ważne w skali od 1 do 8? Do 3? Zobaczmy wynik. Prawie się zrównały słupki. Cena 5 i 6, ekologiczne wytworzenie produktu 4 i 9. Nasze społeczeństwo coraz mocniej zwraca na to uwagę. I to jest też dowód na to, że producenci, różne firmy nie mogą pomijać tematów ekologicznych. Tak czy inaczej, jak nie regulacje zmuszą, to konsumenci zmuszą. A teraz popatrzmy. To prawda, to przedsiębiorstwa mówią, że produkują różne produkty, które są ekologicznie wytworzone, a niestety w rzeczywistości takie nie są. Ale to się niedługo skończy. Wchodzą regulacje, które bardzo mocno będą ograniczały greenwashing. Zresztą nie tylko regulacje będą ograniczały greenwashing. Podam Państwu przykład. Australii. Jeden z banków w swoim dokumencie napisał, jaki to on jest ekologiczny. Jeden z konsumentów zainteresował się tym. Wyłapał. Tutaj bank mówi, że jest ekologiczny, a tutaj ja słyszałem, że ten bank finansuje kopalnie. Coś mi tu nie gra. I co konsument zrobił? Złożył pozew do sądu. Więc nie tylko konsumenci, nie tylko regulacje będą ograniczały greenwashing, ale również konsumenci będą bardziej wrażliwi. Tu jest produkt w sklepie. A jeśli jesteśmy w banku i staramy się wybierać bank, czy bank pierwszy, czy bank drugi, czy bank trzeci. I patrzymy, czy zamiast ceny są koszty tego rachunku bankowego, który chcemy wybrać, a zamiast ekologii, to w jaki sposób ten bank jest zaangażowany w działalność prośrodowiskową? Jak byśmy ocenili koszty rachunku od 1 do 8? Jak są ważne? Myślę, że tak. 7? Zobaczymy. A to w jaki sposób bank jest przyjazny środowisku? To znaczy, czy finansuje projekty brudne, czy finansuje projekty zielone, jak wspiera społeczeństwo, jak to by było dla nas ważne w wyborze rachunku od 1 do 8. Strzelajmy, zobaczymy. 4. Prawie dobrze. Koszty rachunku 6,3 na 8, a to w jaki sposób bank jest przyjazny środowisku też dużo, 4,8. Kolejne potwierdzenie, że konsumenci patrzą na to, jak przedsiębiorstwa, jak instytucje finansowe angażują się w działalność środowiskową. To jest potężne ryzyko, staje się być
potężnym ryzykiem, nie tylko kredytowym, bo patrzyliśmy na spłacalność kredytów, ale też staje się potężnym ryzykiem reputacji dla przedsiębiorstw. I stąd też wniosek, że warto inwestować w wiedzę, nie tylko pod kątem, żeby odpowiednio zarządzać swoim budżetem, ale pod tym kątem, mówię tutaj wiedzę o zmianach klimatu, bo się otworzą bardzo duże perspektywy na rynku pracy pod kątem zmian klimatu. Jeśli ktoś będzie miał wiedzę na temat raportowania, na temat ryzyka klimatycznego, myślę, że w przyszłości tyle miejsc pracy się otworzy, że perspektywy będą naprawdę duże. Stąd ja bardzo pozytywnie oceniam to, że uczelnie ekonomiczne tworzą przedmioty typu finanse zrównoważone, kierunki również dotyczące zmian klimatu, studia podyplomowe w tym zakresie, bo to naprawdę jest bardzo perspektywiczne. I to jest takim akcentem. Ja bardzo dziękuję za dzisiaj.